Hej, witajcie, ja jestem Lufer. To nie jest clickbait. Informowałem o tym na live'ie. Chciałem się wytłumaczyć, dlaczego podjąłem taką decyzję. Dlaczego... Trudne to jest. Bardzo trudne. To nie jest clickbait. I chcę was poinformować, o co chodzi. Czemu Lufer wrzucił filmik z nazwą Koniec żywej śmierci. Podjąłem taką decyzję, bo no źle dzieje się w moim życiu. Kolano mi tak nawaliło, że po prostu wiem, że nie dam rady włożyć tyle serca, ile do tej pory wkładałem w produkcję Żywej Śmierci. Opublikuję jeszcze dwa filmy, nie wiem w jakim odstępie czasowym, bo są nagrane dwa filmy. I nie wiadomo właśnie o to chodzi, że nie wiadomo, czy Żywa Śmierć wróci, czy nie, ponieważ chcę się zająć swoim zdrowiem, swoim życiem. Troszeczkę mi się od... No mniej więcej miesiąca nie układa kompletnie nic. Nie dość, że miałem operację nerki, to jeszcze teraz szykuje mi się operacja kolana. Strasznie mało czasu, zaraz studia i... No... W głównej mierze to jest spowodowane kolanem, które jest w fatalnym stanie i od września będę szpicowany lekami, tabletkami, zastrzykami. Także no... Nie smućcie się. Bo to nie jest jeszcze taki oficjalny koniec, jeszcze zobaczymy. Zależy to od tego, jak moje kolano będzie współpracowało ze mną, czy go naprawiał, czy nie. Stali widzowie wiedzą, co się dzieje z moim kolanem. Także no. Teraz informacje dla was. Jutro o godzinie 14, jutro o godzinie 14, 28 sierpnia będzie live z otwierania paczki od Olgierda, który wygrał konkurs na fanarta. Będziemy go odpakowywać i będzie też live z fabuły. Live z fabuły o godzinie 14, więc chciałbym was wszystkich zaprosić, bo to będzie prawdopodobnie ostatni live w tym miesiącu. Chcę was przeprosić za tą przerwę. Miałem teraz przerwę, bo miałem operację nerki. Teraz się szykuje operacja kolana prawdopodobnie. 9 września będę miał zastrzyki pod USG. Chcę wam po prostu to powiedzieć szczerze, czemu tak długo Żywej Śmierci nie ma i dlaczego prawdopodobnie zakończona będzie jej produkcja przez następne 2 miesiące. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Zostawcie teraz łapkę w górę. Nie proszę was o subskrypcję. Zostawcie łapkę w górę dla większego zasięgu, ponieważ ten odcinek prawdopodobnie po live zostanie usunięty, jeszcze tego nie wiem. I udostępnijcie ten film osobom, które oglądają Żywą Śmierć. Bo myślę, że to będzie bardzo ważna wiadomość. Zależność od kolana, tak jak mówię, jeżeli kolano się naprawi, wcześniej wróci seria, tak to minimum, tak mi się wydaje, z 2-3 miesiące i nie będzie. Mam w zanadrzu dwa filmy, które muszę dokończyć, montować, będę je prawdopodobnie montował w szpitalu. No i raczej moich dubbingów nie będę, będę omijał scenariusze, gdzie będę ja, tylko zrobimy jakoś, że Luferek zaginął i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Chcę poświęcić się swojemu zdrowiu, chcę naprawić trochę też swoje życie prywatne, bo nie jest dobrze. Także chyba tyle. Taki króciutki filmik. Napiszcie w komentarzu teraz, kto będzie na live'ie, ostatnim live'ie z fabuły. Napiszcie, będę bardzo wdzięczny. Zostawcie łapkę w górę, zmotywujcie mnie, błagam, zmotywujcie ekipę, żeby ten live był najlepszym live'em, jaki w życiu zrobiłem. Mam nadzieję, że ten krótki filmik informacyjny wam się podobał. Jeszcze raz przepraszam, ale to nie ja nawaliłem, tylko życie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia, trzymajcie się, do jutra. I buja.